Witajcie, no to na trzecią nóżkę. Jak wiecie, zanim coś do was powiem, to piszę sobie scenariusz, a jak piszę, to ciszy nie lubię, więc, aby sobie chociaż w jakimś niewielkim stopniu uświadomić, jak u mnie przebiega proces twórczy, proponuję sobie teraz włączyć Spotify i płytę ACSS Mańska Błyskawica DC pod tytułem Czarny Logik. Hm. Źle to brzmi, Black Eyes, taką płytę mam w tej chwili w słuchawkach i z tą muzyką rozpoczynamy update 375 litrów w wersji 3.0. Ale zanim przejdziemy do grzebania w wodzie, pragnę się z wami podzielić kilkoma informacjami. Pierwsza to ta, że jestem w ciąży i nie wiem kto jest matką. Druga to całkowicie zaskakujące wyniki ankiety, którą przeprowadziłem na kanale. A tyczyła dalszego występowania w moich filmach w postaci niejakiego pana Staska, pseudonim Doktor. To ja. Otóż pytanie brzmiało, czy chcesz, aby doktor Stasek nadal występował w moich filmach? Odpowiedzi były trzy: tak, nie i nie mam pojęcia, jestem z Radomia. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że 24% ankietowanych pochodzi z Radomia. W tym miejscu pragnę zapewnić, że szanuję radom i teraz będę się już naśmiewał z innego miasta. I to nie będzie sosnowiec. Czy tak czy siak ilość głosów na tak, czyli za pozostaniem doktora Staska dwukrotnie przekroczyła ilość głosów oponentów. I tymże oponentom z niewymowną przykrością pragnę zakomunikować, że pan Stasek zostaje. Jest, jest, jest. Tak, jest, jest głąbem, ale jakoś trzeba będzie przeboleć jego sporadyczną obecność. Albo przenieść się do. A nie, radom już wypad z filmów. A teraz trzecia informacja, która już bardzo konkretnie wiąże się z filmem i tym, co widzicie na ekranie. I proszę teraz nie wstawać na siku, bo przegapicie najważniejsze. W momencie, kiedy oglądaliście część drugą, akwarium wyglądało już tak jak teraz. Więc zdjęcia były, że tak powiem, archiwalne. W związku z tym, że kolega akwarysta wyraził zapotrzebowanie na rośliny, a ja akurat, tak jak mówiłem wcześniej, wyraziłem zamiar wykoszenia chaszczy i zrobienia porządków. Wszystko zgrało się w jeden dzień. A że mam czasami niebywały fart, to i przez całkowity przypadek termin wycinki i ogołacania akwarium zbiegł się z wizytą mokrych łapsk, z którym kilka tygodni wcześniej korespondowałem na temat przekazania roślin po przycince. I tak się wszystko zbiegło, że jednocześnie wycinałem rośliny, które pojechały do Kalisza, i również sadziłem te, które przywiózł mi mokre. Więc w jeden dzień praktycznie zrobiłem przebudowę 375. Przebudowę, nie restart. Choć i ten czasami trzeba zrobić, to pamiętajcie. Restart to ostateczność i w 90% oznacza przegraną akwarystę. 10% to restarty związane z nowym wystrojem i designem. No chyba, że się jest miłośnikiem ceratki pod akwarium, wtedy każdy restart jest wygraną. Ale tu restartu nie było, tylko dogłębne wyrwanie wszystkich hygrofili które pomimo tego, że wylazły z akwarium, to wkurzały mnie już totalnie. Zasłaniały mi zwartki, które choć nie wymagają zbyt wiele światła, to tutaj zaczęły marnieć albo wyglądać jak hegrofila pinatifida. Kłącze, które zazwyczaj jest w podłożu, zaczęło z wyglądu przekształcać się w łodygę i nagle zaczęło wypychać biedną zwartkę w górę. Jak się popatrzy niewprawnym okiem, nieuzbrojonym w okulary przeciwsłonecznikowe, to się zobaczy to, czym to coś nie jest, czyli pinatifidem. Widzę buzie, buzie widzę w tym tęczu. No właśnie, jedni widzą buzie, inni i a inni są zupełnie normalni. Oczywiście moich grofili się nie pozbyłem, ale tak jak w szpitalu psychiatrycznym zostały tylko same czubki, a cała reszta pojechała do kolegi. Jak wiadomo z filmu, który specjalnie dla Was nakręciłem i zmusiłem się do rysowania rysunków, co skończyło się terapią, rośliny łodygowe można ciąć, chlastać, rwać i rozdrabniać, ale w sposób, który pokazany jest w filmie. I z dolnych części łodygowca, po odcięciu czubka, można zrobić jeszcze mnóstwo sadzonek zarówno z korzeniami, jak i z samej łodygi, nawet pozbawionej liści. Z takich łysych sadzonek około 90% potrafi odbić, wypuścić liście i się ukorzenić. Tak więc ja tym razem zostawiłem tylko czubasy, żeby całkowicie odnowić uprawę, wyrównać jej wysokość i umieścić w miejscu, w którym chciałem, żeby były. Praktycznie nie ruszałem kryptokoryn, żeby dać im czas na dojście do siebie po zaciemnieniu robionym przez hygrofile. Teraz mają dość światła. Niech więc sobie rosną, odbijają i tak dalej. Ewentualnych korekt będę dokonywał dopiero po jakimś czasie. Walisteria też wyleciała z tego zbiornika i to w całości. Mam do niej ogromny sentyment, bo nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś opowiadałem o swoich początkach i wspominałem, że właśnie walisneria była rośliną, którą bezczelnie buchnąłem ze szkolnego akwarium, mocząc się przy tym niemiłosiernie i przekonując, że rośliny rozmnażające się przez kłącza przy wyrywaniu wyrywają też mnóstwo sąsiednich roślin. Ale to zamieszłe czasy i kradzież się już przedawniła. Przy okazji mam apel do szanownych widzów. Sentymentem darzę jeszcze jedną roślinę. Niestety jest z nią pewien problem. Bo w czasach, kiedy ją miałem, nazywaliśmy ją po prostu rośliną. Jej to było bez różnicy, a przy naprawdę niewielkim dostępie do roślin akwarystycznych nam też to generalnie zwisało, jak ona się tam nazywa. Teraz po latach, kiedy roślin jest pełno, ta oto zapomniana roślina została zapomniana, a nie wiem, czy nawet nie wyklęta. Ale teraz już wiem na pewno, że to była strzałka, czyli sagitaria. Szukając w internecie na stronach osób mądrzejszych ode mnie, udało mi się zidentyfikować ową sagitarię. Na 80% jest to sagitaria graminea lub inaczej sagitaria platyfyla. I tu apel: jeśli ktoś w łodzi lub bywający w łodzi posiada tą roślinę i byłby w stanie się podzielić jakimś odrostem, lub też wymienić się na inną roślinę, to bardzo bym prosił o kontakt w komentarzu pod filmem, albo na mosartowym facebooku. Tak więc to tyle prywaty i opowieści o starych roślinach. Z nowych pojawiły się Heteranthera zosterifolia, Rotala hara, Ludwigia arcuata, Rotala bonsai, Micrantheum umbrosum, Proserpinaca palustris. Biorąc pod uwagę to, że nie wszystko musi się przyjąć, bo u mokrych warunki zapewne inne, u mnie też częściowo rozsadziłem te rośliny w dwóch zbiornikach, ale i tak większość jest tutaj, czyli w 375 litrach. Biorąc pod uwagę ryby, które tu pływają, czyli zbrojniki i kiryski, utrzymanie roślin w gruncie po posadzeniu, zanim się jeszcze nie ukorzenią, jest dość trudne. Szczególnie roślin drobnych jak mikrantemum. Zabawa jest przednia. W ciągu dnia sadzę ja, w nocy wykopują rośliny. I znów ja sadzę. One wykopują. I tak już od kilku dni. No ale cóż zrobić? Taki urok niektórych gatunków. Poza tym tu jest gruby żwir, a to znacznie utrudnia sadzenie czegoś bez korzeni, a z kolei ułatwia rybom wyrywanie wszystkiego nawet w czasie przepływania ale ja wiedziałem, że tak będzie aha, aha i wziąłem śpiworek znaczy uf, byłem przygotowany na wielodniowe sadzenie pojedynczych wykopanych egzemplarzy roślin i naszykowałem sobie wiadro melisy na uspokojenie i tu jest potrzebna cierpliwość tak więc czekam aż rośliny puszczą korzenie i przytwierdzą się do podłoża. Ale w sumie nie obserwuję jakiegoś padania posadzonych roślin. Na wzrosty chyba jest jeszcze trochę za wcześnie, ale rośliny wyglądają dość dobrze i na moje oko wygląda na to, że mają zamiar się przyjąć. Oczywiście mogę się mylić i wszystko padnie jak pewien duchowny, i to nie o imieniu David, który to duchowny w Toruniu w stanie pełnego upojenia alkoholowego potknął się na schodach i pieprzną twarzą bezpośrednio w słomiankę. I tak powstał całun toruński. Podobno najlepiej na nim się odbiły okulary, ale nie widziałem to i potwierdzić nie mogę. Być może jest to fake news jak to, że Ziemia jest okrągła. Nie wszystko jest jeszcze na swoim miejscu. Na pewno będą tu jeszcze różne ruchy taktyczne, przesadzania, przycięcia i inne operacje na otwartym sercu zbiornika. Ale powoli wygląd zaczyna przypominać coś więcej niż żula akwarium, które zapuściłem troszkę. Troszkę. <laughs> No i nie wiem teraz, czy mam uszanować wyniki ankiety, czy też nie i powiedzieć wam, że mówiąc to, co mówiłem na początku filmu, miałem zupełnie coś innego na myśli, a wszyscy mnie źle zrozumieli. A tak źle zrozumieć mogą tylko wrogowie polski? Dajcie mi drabinkę, będę przemawiał do narodu. Dobra, cicho, bo znowu przyjdą sanitariusze i przyniosą. Teraz już spokojnie można dać łapkę w górę albo łapkę w dół, napisać inteligentny komentarz, zasubskrybować kanał lub też go wesprzeć finansowo. Pamiętajcie, bez waszego wsparcia tego kanału już dawno by nie było. A co by było? Nic by nie było jak przypowiadał Wieszcz Kononowicz. Także każde wasze wsparcie buduje ten kanał i daje realną siłę do jego dalszego tworzenia. Alleluja! Ale co? Ale w instrybutor nie strzelaj, no nie strzelaj człowieku, w instrybutorku!